27 dzień marca roku 1809. Zwycięstwo korpusu polsko-francuskiego w bitwie z wojskami hiszpańskimi pod Ciudad Real w Hiszpanii. Jeden z wielu epizodów tej długiej, trwającej kilka lat kampanii wojennej, zupełnie niepotrzebnej z punktu widzenia Napoleona. Hiszpania, która była naturalnym wrogiem Wielkiej Brytanii i powinna należeć do sojuszu państw napoleońskich czy państw związanych w jakiś sposób z cesarzem Francuzów, w wyniku serii niefortunnych rozstrzygnięć Napoleona znalazła się wśród jego przeciwników. Rozpoczęła się w 1808 roku trwająca kilka lat wojna mająca charakter partyzancki, wojna, w której obie strony nie przebierały w środkach, dochodziło do zbrodni wojennych, masowych mordów, okrucieństw, zarówno wojska francuskie, jak i powstańcy, gerylasi hiszpańscy stosowali tutaj metody całkiem brutalne. Wojna, która ostatecznie, tak jak i wszystkie wojny napoleońskie, skończyła się klęską wojsk francuskich. Chociaż były tam i zwycięstwa, tak jak właśnie pod Ciudad Real. Co robili tam Polacy? No to jest bardzo ważne i tak naprawdę otwarte pytanie. Dla większości naszych rodaków czytelna jest szarża pod Somosierą i dokonania pułku lekkokonnych gwardii, ale walczyły tam też inne jednostki polskie pod Ciudad Real. Sławą po raz kolejny zresztą okryli się ułani Legii Nadwiślańskiej pułkownika Konopki. Walczyły tam też pułki piechoty Księstwa Warszawskiego. Walczyły długo, z sukcesami. Ostatecznie można zadać pytanie, dlaczego Polacy, którzy pod skrzydłami Napoleona chcieli wybić się na niepodległość, odbudować Rzeczpospolitą, zostali użyci do tłumienia walk Hiszpanów, którzy walczyli dokładnie o to samo, o zrzucenie obcej dominacji, o własne państwo rządzone przez nich samych. Zachowało się mnóstwo wspomnień zarówno polskich żołnierzy, polskich oficerów, którzy spędzili w Hiszpanii kilka lat, jak i walczących z nimi Hiszpanów. Co ciekawe, najczęściej Polacy mogli w tych bardzo brutalnych zmaganiach liczyć na pewne względy ze strony powstańców hiszpańskich, a to z uwagi na tradycyjne przywiązanie Polaków do katolicyzmu, nabożną cześć, jaką okazywali na ziemi hiszpańskiej Matce Bożej. To zostało przez Hiszpanów dostrzeżone i Polacy byli mimo wszystko traktowani nieco inaczej niż najeźdźcy francuscy.